Cześć wszystkim, jestem Janka Wola i dzisiaj lecimy z 10 odcinkiem Dr. Stone. Jesteśmy na etapie, gdzie wynaleźli elektryczność i mają żarówkę. Nie ma co streszczać poprzedniego odcinka, tu macie odnośnik, więc po prostu lećmy, bo jestem ciekawa, co będzie dalej. Ayaline już skończyła, mimo że miała obejrzeć tylko dwa odcinki, żeby wiedzieć mniej więcej, co się będzie działo z przodu i żeby, jak będzie dodawała napisy, nie mieć spoilerów. Cześć, Janiu. Tak, i tylko słyszę, Boże, obejrzyj, zobacz, co tam będzie dalej i jestem ciekawa, co będziesz sądziła. A ja tak... No miałam przerwę od oglądania. Wy tej przerwy nie widzicie, ale miałam praktycznie 2 tygodnie przerwy, gdzie nie oglądałam nic. Tak trochę dziwnie mi wrócić. Ale tak, to jest anime, które po prostu mi się ogląda z przyjemnością, więc zobaczmy, co będzie dalej. Mały Senku! W ogóle Mały Senku to jest... O Boże! Cześć, Buziuniu! Kluseczko mała! W ogóle ostatnia scena była tak piękna. Ten kadr z niebem, o Boże. Nie, przecudowne. Ojej! W sumie nadal ciekawi mnie jedna rzecz. Nachylenie ziemi się zmieniło, prawda? Bo tam minęło 2000 lat. Kurwa, nikt nie wie, 2 czy 3? Chyba 3. W każdym razie w chuj czasu minęło. I dlaczego zwierzęta nie ewoluowały? To mnie cały czas ciekawi. Jeśli czytaliście mangę i wiecie, dajcie mi znać. W ogóle jakbym się kręciła bardziej niż zazwyczaj, to sorry, ale goję plecy i swędzą jak chuj. I nie róbcie sobie tatuażów na plecach. Nigdy. Żadnych. Ale jest piękne. On dba tylko o siebie. Szanuję takie podejście. Asagiri Gen ga yokarou ga warukarou ga kagak ookoku no nakama ni getto suru shika ne en da yo. Ku wa chanto shindeta te nise joufou o nagasaseru. Orera no shouri jouken wa sore shika ne. Ale on już jest u nich dość długo. Czy to nie będzie podejrzane? Ale lubię go za to, że on niczego nie ukrywa. Mówi wprost, jak jest. Cześć piękności mojej, jak ja się za tobą stęskniłam. Znali się wcześniej? Dlaczego wybudził jego? Skoro wszystkich takich przypakowanych zebrał. Ale mógł wysłać kogokolwiek. Niekoniecznie takie chucherko. Znaczy ja się bardzo cieszę, że Gen się wybudził, bo jest mega fajną postacią, ale... No! Co?
Biedactwo! Okej, właśnie doznałam szoku. I to takiego oło. Biedny. Dlatego mówię, że to takie kucherko biedne. Znowu nazwę ją gorylicą. Ale zazwyczaj kapłanka była oddawana bogom. Miała być nieskalana i tak dalej. Więc dziwne, że była oddawana u nich. Przestańcie go zabijać! Magma ga osa ni demo nattara yo. Bannou yak tsukuttemo Ruri ni nomasen no sura kibishiku naru na. Yaku ni chansu demo. Kinrou ginrou. Kimi tachi ni kikitai koto ga aru. Ruri ne no koto o dou omotte iru? Ale posiadanie chorej żony. Nie wiadomo jak pięknej. Byłoby bez sensu. Choroba. Kaszlesz, mdlejesz. Ja też dużo kaszlę od fajek. A kurwa, umrzeć jakoś nie mam. ごぜん試合はバトルチームに任して、俺ら科学チームはサルファ剤作りに専念すんぞ。おや。ごぜん試合には私も出るつもりだ。 Tsukasa jeszcze weźmie udział w turnieju. Się strasznie postarzał. Nazwę to Mercenku! I sojde komori otoko, skamaj na ktewa!
Jacu, hotoj te mądaj nie. Zgadzam się z tym. Oj, zdecydowanie. Naprawdę będzie tworzył Coca-Colę. Senku Cola. Okej, okay, jesteśmy po 10 odcinku. Serio, są już na podstawie butelki coli. W sensie, ja rozumiem priorytety i chęć napicia się czegoś, czy zjedzenia danej rzeczy. Znaczy, Gen od samego początku mówi, że jest bardzo łatwą. W ogóle on jest bardzo łatwą postacią w obsłudze. Wybiera stronę wygraną, mówi wprost. Mega lubię tą postać. I scena mordowania go, takie... tak, to był szok dla mnie. Sam motyw z Ruri, która jest kapłanką i ma zostać wydana. Pierwszy raz w sumie spotykam się z tym, że kapłanka jest do wydania, a nie jest właśnie, tak jak mówiłam wcześniej, oddana Bogu, Bogom, czy zależy tam, w co oni wierzą. Gdzie właśnie miała być kapłanka czysta, miała służyć jako kontakt między światami. Więc mówię, pierwszy raz się spotykam w sumie z czymś takim. Plus jej choroba, patrząc na to, co przedstawiają tutaj, to nie postępuje praktycznie w ogóle i objawy są dokładnie takie same, jak były, jak była mała. Czy ja wiem, czy to kurwa takie śmiertelne jest? Rozumiem, koklusz jest niefajny, sama mam. Nie palcie papierosów. Mdlenie. O, pozdrawiam wszystkich ludzi, którzy mieli kiedykolwiek anemię. Mam mieszane uczucia do tego odcinka, bo tutaj jest dużo rzeczy, które mi po prostu nie grają. Wracając jeszcze do ekipy Tsukasy, którą sobie wybudził. Wybudził Gena tylko po to, żeby śledził Senku, żeby sprawdził, czy Senku żyje. No bo tam była scena, gdzie oni weszli do tego starego laboratorium Senku i kazał ich śledzić. Ale w tym momencie przecież Oki i Yuzuriha powinni być razem z nim. Więc jakich ich? W ogóle gdzie oni są? Czemu oni nie zostali nigdzie pokazani? Typki, których wybudził, wyglądają jakby kurwa wyszli z Mad Maxa totalnie. I za cholerę nie wyglądają jak nastolatkowie. A miał plan wybudzać młodych. A to taka Yakuza style mocno. No zobaczycie. Jeszcze trochę będę musiała funkcjonować z tymi włosami, które aktualnie mam. I sobie pierdolę takiego irokazika przez środek. Albo nie, takie dwie pytusie wygolono cały czerep i takie dwie pytusie. Ciekawi mnie postać z łukiem. Bo ona była mocno wyeksponowana i zastanawiam się, czy będzie miała jakąś część anime poświęconą sobie, czy poświęconą tej postaci. Dobra, to chyba w sumie tyle w tym odcinku. Wydaje mi się, że widziałam na YouTubie, jak ludzie próbowali odtworzyć kole z przepisu Senku. Okej, dzięki bardzo za oglądanie. Widzimy się w następnym odcinku. Zapraszam do pozostałych serii, które są w outro i w opisie. I trzymajcie się, pa!